Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy deponię. W poprzednim odcinku udało nam się zdobyć dwa jaja, jajo dziobaka powietrza oraz jajo dziobaka ziemi. Potrzebujemy tak naprawdę jeszcze dwóch jaj, a potem będziemy zastanawiać się, co zrobić, żeby z tych jaj wykluły się dziobaki. Tak więc kontynuujmy. Weźmy sobie jeszcze wiadro i napełnijmy ziemię z donicy. That may be just dirt, but it's no worse than the rest of the stuff I carry around. No okej, tutaj mamy gniazdo dziobaka ziemi, ale tak jak powiedziałem, zajmiemy się tym później. Dobra, spójrzmy na mapkę. Z tego co pamiętam, kolejne dwa jaja, jedno znajdowało się przy tawernie, a drugie znajdowało się przy domku doktora. Dobra, udajmy się na rynek. Chodźmy w takim razie do portu. Okej, tutaj mamy kolejne jajo. Żeby je podnieść, nie powinno być największego problemu. Och, jaka duchota na dworze. Czy wam też jest tak gorąco jak mi? No to, co się dzieje, to jest po prostu masakra. Aczkolwiek wczoraj była u mnie burza i powiem wam, że dużo nie brakowało, zostałbym rażony piorunem. No dosłownie piorun uderzył parę metrów ode mnie. No dobra, może kilkadziesiąt metrów ode mnie, ale był taki wielki błysk, taki wielki huk, no że prawie się przewróciłem. Mogłoby być tak, że już bym nie nagrał tego odcinka. Okej, i tutaj mamy kolejne jajo. Jajo w kominie. Tylko jak je wydobyć? Tutaj ogólnie mamy dziobaka ognia. According to the field guide, this is a fire platypus egg. Cool! That's just what my collection was missing. Oh crap. Ale tak, to jajo jest w kominie. Tutaj mamy piec. Czyli gdyby udało nam się rozpalić ogień w piecu, to może wtedy udałoby się wyciągnąć to jajo. Mamy węgiel, z tego co pamiętam. Tylko nie mamy niczego, czym byśmy mogli ten węgiel podpalić. No teoretycznie mamy świecę, ale nie mamy ognia. Skąd wziąć w takim razie ogień? Przychodzi mi jedna myśl do głowy, żebyśmy udali się do tawerny. Z tego co pamiętam, tam paliły się świece właśnie. Tylko musielibyśmy pozbyć generatora prądu. Czy mamy jeszcze cukier? Mamy. Ogólnie kupiłem dzisiaj w Biedronce grę Get Even, czy coś takiego. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta, Get Even. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał z tego kiedyś tam let's play, dajcie znać w komentarzu. Gierka dość ciekawa. Kiedyś widziałem właśnie jakiś krótki let's play z dema bodajże. No i całkiem mi się podobało. Dobra, tutaj mamy świecę, w takim razie zejdźmy na dół. Odpalmy tą naszą, mam nadzieję, że się uda. Goli to jej spojrzenie. Co ja tutaj robię? You should always keep an open flame in your overcoat. No właśnie, Rufus, żebyś się tylko nie podpalił. Ale mamy też chyba szklankę, z tego co widziałem. Mamy szklankę z wodą, więc jeżeli się podpalimy, no to nie będzie tak źle. Będziemy mogli się ugasić. Dobra, spójrzmy na mapę, udajmy się jeszcze raz do doków i stąd będzie chyba najbliżej do domu doktorka. A nie, jednak się myliłem. No dobra, obejdźmy sobie to wszystko dookoła. No i zobaczmy, czy uda nam się rozpalić ogień w piecu. Mamy zapaloną świecę, mam nadzieję, że to zadziała. Ponieważ chciałbym zdobyć ostatnie jajo. Okej. Yeah! Burn, baby, burn! I ten jego szyderczy śmiech. Płoń, płoń. Mamy jaja w kominie. According to the field guide, this is a fire platypus egg. Cool! That's just what my collection was missing. Oh, darn it. The egg hopped into the pipe system completely by itself. I have to get it out of there somehow. No tak, samo z siebie.
Okej, chyba mamy kolejną minigierkę, dobra. Widzę, że jajo porusza się tymi rurami. Tutaj mamy wyjście, czyli w jakiś sposób będę musiał przesuwać te rury, żeby doprowadzić jajo do wyjścia, tak? Okej. Zobaczmy, co się stanie. Jajo leci teraz tu. Okej. Chyba zrobiłem coś źle. Teraz to jajo kręci się w kółko. Czyli musiałbym chyba zostawić to w ten sposób. Okej, dobra. Jajo leci tutaj. Tu. Musiałbym jakoś inaczej doprowadzić to jajo. Aha, dobra, teraz mamy tutaj do wyjścia, czyli to powinno być okej. To leci tu, w górę. To bym musiał coś przestawić. Powiedzmy, że tak. Zobaczmy, co się stanie dalej. Coś mi tu nie pasuje. Dobra, teraz to jajo leci na sam dół. Leci tutaj i leci tutaj. Co ja mogę zrobić z tym? Tak. Tu musi być połączone na pewno. Okej, tak. No gdyby to jajo udało się jakoś doprowadzić w to miejsce, to by nie było już tak najgorzej. Czyli to by musiało być tak, tu idzie tak. Może teraz zadziała. Dobra, to jajo spadnie tu, poleci tu. Pyk. Dalej kręci się w kółko. Okej. Czyli musiałbym to jajo doprowadzić jakoś do tego miejsca. Tu wtedy by poleciało do wyjścia. Pyk. Tak. Dobra, to jajo poleci na górę. Dobra, czyżby się udało? No nie. Teraz to jajo kręci się w kółko. Teraz też kręci się w kółko. Jak doprowadzić to jajo tam? Okej, teraz chyba będzie okej. No nie jest okej. Bo to jajo powinno polecieć tu. Bozie. No myślałem, że to będzie łatwiejsze.
jednak coś robi źle. Dobra, jajo leci teraz tu, leci tu i leci tu. Leci tu i z powrotem tu. Teraz poleci tu. Poleci tu i będzie się kręciło w kółko. Teraz też będzie się kręciło w kółko. Jak zrobię to tak, to tak czy inaczej będzie kręciło się w koło. To też mi nic nie daje. Zrobił tak. To też mi nic nie daje. Dobra, jeszcze raz. To leci tutaj. To leci tu, tu. Tu jest zawijas. I teraz tak. Czyli to musi iść tak. Musi iść tak, to byśmy przyłączyli. Teraz to jajo by poleciało tu, tu i tu. No i w sumie jedno wychodzi. A gdybyśmy zrobili to w ten sposób. Okej. Czyżby się udało? No nie, poczekajcie. Było dobrze, tylko to jajo musimy w odpowiednim momencie przełączyć, dobra? No nie. Dobra, dobra, jeszcze raz, zastanówmy się. Teraz to jajo leci tak, tak i tak. Byśmy to przełączyli teraz tutaj. To jajo musi być przełączone chyba tutaj. Żeby poleciało tu i do tego. Tylko jak sprowokować, żeby to jajo tutaj wleciało. Tu by się myśli przełączyć. Dobra. Bazie, bazie, i w sumie na jedno wyjdzie. Pyk, 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 pyk. To by było okej, okay, tu by było okej. Okay. No i tu by nie było okej. Okay. Czyli to musi się łączyć z tym, żeby to jajo poleciało dokładnie tu, tu, teraz tu. No i się udało. Udało się, to nie było wcale takie proste. Wow, mamy dziobaka ognia. Ouch! Hot! Czyli tak naprawdę nie musieliśmy kombinować z tym jajem, żeby wykluł się z niego dziobak, tak czy inaczej się wykluł. Albo raczej zszedł ten, który był na górze. No dobrze, weźmy sobie tego dziobaka, tutaj mamy gniazdo dziobaka ognia. A nie, tu jest drugi. Czyli jednak się wykluł. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. Kinda cute. Okej, czyli tak naprawdę jednego dziobaka mamy z głowy, którym by się mogli zająć się teraz. Ogólnie spójrzmy sobie na nasz przewodnik. Miód dziobaka ziemi. Earth platypuses hatch in frozen soil with the first ground frost. Oh, bummer! I can't possibly wait for the start of winter.
Czyli będziemy potrzebować śniegu bądź lodu. Podbierak. Strange illustration. Looks like the artist didn't know what a landing net is, or didn't know how to draw. Okej, tego dziebaka już mamy. Water platypuses hatch, excuse me, in the mouths of living zebrafish? Hey, disgusting! It also says here that zebrafish are freshwater fish. It may be difficult to find any here. Czyli prawdopodobnie będziemy musieli poprosić rybaka, żeby złowił dla nas miód dziobaka wody. No okej. Dobra, wiecie co? Wejdziemy sobie do warsztatu doktorka. Z tego co pamiętam, on miał tutaj zamrażarkę. Gdybyśmy użyli jej w jakiś sposób, żeby wydobyć dziobaka ziemi. Okej. Dobra, spróbujmy włożyć do niego jajo. According to the field guide, earth platypuses brood in frozen soil. All that's missing is the soil. Aha, okej. No ale mamy tutaj wiadro gleby. According to the field guide, earth platypuses brood in frozen soil. So far so good. Czyli nie jest tak źle, dobra. Ale spójrzcie w ogóle na tego doktorka. Jednym okiem patrzy się na nas, a drugim patrzy się na to, co tutaj robi. Wow, to jest dość przerażające. Who do we have here? Gucci goo! Well, hello! So young and already so aggressive. Mamy dziobaka ziemi. Tylko dziobak jest zbyt agresywny, żebyśmy mogli go wyjąć. Here, platy platy! Well, hello! So young and already... Okej, chyba będziemy musieli zastosować drastyczne środki i go zamrozić. Well, hello! So young... Przykro mi, mój przyjacielu. It may not be a water platypus, but it swims like one. Ups! Zamrożony dziobak ziemi. Ah! No! The ice block is stuck tight! I probably need tools. Pewnie potrzebuję narzędzi. No wydaje mi się, że nie mamy niczego, czym byśmy mogli wyjąć dziobaka zamarzniętego w lodzie. Chyba, żebyśmy spróbowali użyć ryby brzytewkowatej. That doesn't need to be cooled, even if it is starting to smell. No okej. No dobra, czyli musimy zostawić to na razie w spokoju. Spójrzmy na mapkę, gdzie byśmy mogli się teraz udać. Może do Belief. Czy uda nam się wziąć ten szpadel? Okej. No mam nadzieję, że to wystarczy, żeby udało nam się wydobyć dziobaka z lodu. Hello, panie zwierzaczku. Spójrz panie, co mam. Szpadel. I should be able to free it from the ice with that. Ah! Cold! Dobra, czyli tak naprawdę udało nam się zdobyć drugiego dziobaka. Potrzebujemy jeszcze dwóch. Belief, tak. Tutaj mamy gniazdo. W takim razie połóżmy dziobaka na swoim miejscu. Let's go, my duck-billed friend! There's a nest to guard! Aha. Kinda cute. Okej, mamy jajo dziobaka powietrza i mamy jajo dziobaka wody. Teoretycznie mógłbym udać się teraz do rybaka. Halo, panie. Czy złowi pan dla mnie rybę tygrysią, czy jak to się tam zwie? Yuhu again! Scram! You're scaring the fish! I'm very, very quiet. That's beside the point. Have you ever seen ears on a fish? The most important thing about fishing is fisherman's luck. If you're a fisherman, you know that. But... Shoot! Hey! I don't want that. That's really small bait. Nothing like my epic whale bait made from phosphorescent anchovies. Co ja mam zrobić, żeby złowił dla mnie rybę? Może muszę mu pokazać jajo? Look at this!
Scram! What if I want to fish here too? I'm not buying that. You ain't no fisherman. Just look at you. And you're obviously missing the obligatory fisherman's luck. What if I prove to you that I am a fisherman? Huh, I'd like to see that. Well, you will. Fine. And now, shoot! Co ja w ogóle tutaj mam? Sznurek pewnie będę mógł połączyć z hakiem. And they say I don't know anything about fishing. I've built a fully functional hook doohickey. Haczkonator. What's that supposed to be? What do you think? It's proof that I really am a fisherman. That doesn't even prove you're human. Randomly pulling stuff out of the trash. Rats and wombats can do that. If you want to prove to me that you're a fisherman, then show me something you've caught. Otherwise, shoot. No dobra, w takim razie pokażmy mu rybę brzytewkowatą. Look at this. A fine specimen, wouldn't you say? What the? Don't tell me you caught that. Sure looks like it. Holy heck. Perhaps I misjudged you. Just how is that possible when you have so little fisherman's luck? What's your secret, buddy? Używam dwuwędki na pedały. Używam niezrywalnej linki z gąsienicowego jedwabiu. Wabię ryby moimi zwierzęcymi feromonami. Nazywają to rybackim fartem. To dlatego, że jestem taki niesamowicie wyluzowany. Używam specjalnej przynęty. I use a pedal-powered tandem rod. Yeah, pull the other one. If you won't tell me your fishing secret, get lost. Używam niezerwalnej linki z gąsienicowego jedwabiu. I use a tear-proof line made of caterpillar silk. Also called a yarn. If you won't tell me your fishing secret, get lost. Okej, okej, używam specjalnej przynęty. I use a special kind of bait. Ha! And now he claims to have a... Wait a minute. Bait is important. And you must have caught that razorfish somehow. Could it be that you've really got a special bait? Are you calling me a liar? Not if you show me your bait. Huh. What's in it for me? Well, I could offer you a tiger fish. An ordinary tiger fish against my fantastic special bait? You must be a few worms short of a can. Forget it then. Forget it then, like, so totally. Ha! See if I care. If you want a tiger fish at some point, bring me your special bait. If not, shoot. Hey, ja chcę Goliata. Co byśmy mu mogli dać za przynętę? No to już mu próbowaliśmy dać. No i goście stwierdził, że nie, to jest B. What's that supposed to be? What do you think? My special bait, of course. That really does look like genuine bait. All right, maybe you do know how to fish. You can take a tiger fish. Okej, czyli jednak się udało. A, szybko ją złowił. Hey, stand still. Are you serious? You can't even catch a fish that's already on land? I didn't want it. It was suffering from epilepsy. Yeah, whatever. Keep your bait until you really want to fish. Otherwise, beat it. Okej, ryba była zbyt puchliwa i zwiała do wody. Mamy przeterminowane tabletki, ale czy one były na uspokojenie? No teraz za bardzo nie pamiętam, ale spróbujmy. I already hooked that. He wants his peace and quiet. He can have it. What's that supposed to be? What do you think? My special bait, of course. That really... All right. Maybe you do know... You can take... Okej, ryba wydaje się spokojniejsza. Ha! Got it! Congratulations, Mr. Fisherman. Now give me the bait. I don't know. It's a pretty tiny fish and really big bait. All right, all right. Anything to shut you up. Coś czuję, że na tą przynętę i tak goście nic nie złowi.
Goliat tygrysi. According to the field guide, water platypuses hatch their young in the mouths of living zebrafish. Will it also work with dead tigerfish? Zebruryba, tak? No, rybka całkiem podobna, tylko nie te kolory. Jajodziobaka wody. According to the field guide, water platypuses hatch their young in the mouths of living zebrafish. I can always wrap it up once it starts to smell worse than the rest of my stuff. Probably worth a try. Nothing happening. Czyli tak naprawdę będziemy potrzebowali zebrorybę. Dobra, udajmy się w takim razie do portu przemysłowego. Z tego co pamiętam, była tutaj biała farba. Gdybyśmy pomalowali naszą rybkę na zebrę, mogłoby się udać. Voila! A zebra fish! Okej, Frank, ryba z jajem. According to the field guide, water platypuses hatch their young in the mouths of living zebrafish. Now, I just have to bring it back to life somehow. A, dobra, ta ryba nie żyje. Byśmy musieli ją przywrócić do życia. Gdybyśmy użyli elektrod, mogłoby zadziałać. Of course! Ha! I could restore the poor fish to life with a couple of targeted electric shocks. All those hours under Dr. Gizmo's defibrillator are finally paying off! Rufus, what are you doing out there? Stop that right now! The generator is beginning to overload. The energy flow is off the scale. Space is already beginning to bend. Just a second. Come on, Fishbert. Live! Live! Whoa. I did it! It's alive! Rufus, damn it! Yeah, okay. Whatever that was. It was extremely cool. But now I should make sure that the fish gets into some water. Otherwise, it won't enjoy its existence as a zombie. I ten szyderczy śmiech Rufusa za każdym razem, kiedy robi coś, no nie takiego, jakiego powinien. To jest przerażające. Zebro ryba z jajkiem, potrzebuje wody. Hang on, Frankenfish. Teoretycznie moglibyśmy włożyć do zamrażarki, ale mam lepszy pomysł. Hey, what's that twitching? Uh-oh, it doesn't look like Frankenfish is doing too well. But now I should make sure that the fish gets into some water. Hang on, Frankenfish. Cute. But I should hurry. I have to take him someplace where he can brood in peace. Okej, udajmy się w takim razie do Belief. Z tego co pamiętam, było tam akwarium naszego ojca. Hey, what's that twitching? Uh-oh, it doesn't look like Frankenfish is doing too well. But now I should make sure that the fish gets into some water. No mam nadzieję, że uda nam się zdążyć. Rufus! What are you doing? Don't try to stop me. I have to save the life of a fish. Okay. Whoa. It was a brief but fulfilling existence. You worthless idiot! Remove that monster from my aquarium immediately. Come to Papa. No dobra, czyli tak naprawdę mamy już prawie wszystkie dziobaki. Pozostało jeszcze jajo dziobaka powietrza. Będziemy potrzebowali... No właśnie, czego? Strange illustration. Looks like the artist didn't know what a landing net is, or didn't know how to draw. Będziemy potrzebowali podbieraka. Książki. Huh. This one catches the eye. Yeah. Secret doors in bookshelves for dummies. Pull on the book titled Pull Here for Secret Door. Wow! Who would have thought? Tajne przejście, powiadasz, tak? Pull on the book. Wow! Pull on the... Wow! Gdzie jest ta książka? Aha, tutaj. Wow! No faktycznie tajne przejście. Mam jakiś włas. Pojemnik na kłaczki. What's that? Is that a lint trap? Hmm.
Co my z tym pojemnikiem możemy zrobić? Mamy też odkurzacz. Hey, just for the record, I'm not doing this to clean up here. I'm doing this to test the suction power of the handheld vacuum. Slim pickings. I have enough lint like this on my coat. Dobra, czyli co, mamy kłaczki czy nie? I don't usually associate with cleaning implements. On the other hand, I like little technical gadgets that make more noise than necessary. No chyba jednak nie mamy tych kłaczków. No dobra. Na bocianie gniazdo. Wow, i mamy coś takiego, co wygląda jak podbierak w przewodniku. I could reach it easily, but as long as it meets me halfway, I don't want to. W jaki sposób byśmy mogli to zdjąć? Mamy też rurę. Welcome to the flagomat. For half mast, insert human ashes here. Handy. Aha, okej, okay. Fajna podpowiedź. No tak się składa, że mamy urnę z ludzkimi prochami. If I could stretch the pants leg, it would make a terrific catapult. But what should I use to fasten it? Obviously, I'm still missing a component. I'll bear it in mind. Przecież mamy hak na sznurku. Może to posłuży do tego, żeby się mogli to przywiązać. Good idea. Okay. Now, I just have to fasten the end somewhere and I'll have the perfect catapult. No dobra, co my tutaj mamy? Zaczep. Wow, no i musieliśmy spaść. Cały rufus. Nothing happened. Przyczepiona, ale niedostatecznie naprężona nogawka. Czy ja mogę to w jakiś sposób naprężyć? Nie wiem, użyć na tym korby? No właśnie, nie mamy już korby. My pants catapult is almost finished. All that's missing is ammunition. Czyli co, mamy tutaj użyć jaja dziobaka powietrza, tak? To będzie nasza katapulta do tego jaja. Czyli byśmy musieli to teraz odwiązać albo przeciąć. Exactly. As soon as my catapult is taut, I can cut the line with this. And then... Boing! Help me! Jezu, ale on jest głupi. Dobra, w jakie sposoby się mogli naprężyć katapultę? Welcome to the floor for half handy. My pants catapult is on. I just need to stretch. Muszę ją tylko naciągnąć. My pants I just need. My pants I just. Odkurzacz ręczny? No raczej wątpię, aczkolwiek spróbujmy. My pants I just need but. My pants I just but. My pants I just need. My pants catapult I just need. Exactly. As soon as my and then. Bazie. Czym ja bym mógł to naprężyć? Czy mamy tu jeszcze jakieś inne punkty interaktywne? Chyba, że ja coś do tej rury jeszcze mogę włożyć, na przykład cukier. The flagomat only reacts to human ashes. Handy. The flagomat. Handy. Okej. Okay. Przyczepiona, ale niedostatecznie naprężona nogawka z jajem. Gdyby udało nam się to w jakiś sposób przesunąć w górę. My pants cat I just need. My pants I just need but. No troszeczkę jestem w kropce. Dobra, zejdźmy sobie w takim razie jeszcze raz na dół albo poczekajcie. My pants, I just need but. My pants, I just but. Może uda się wyjąć te prochy.
That'll be the day when I clean the lint trap of my failure of a father with my bare hands. Slim pickings. I have enough lint like this on my coat. Okej, mamy kłaczki. Hej! Mocno napięta nogawka z jajkiem. Jak to się stało? Exactly. My platypus catapult is loaded and ready for action. Well then? Okej, mamy dziewaka powietrza. Wow! A perfect trajectory! Ale tak naprawdę będziemy potrzebowali jeszcze jednej rzeczy tutaj. Mianowicie tej nogawki. No dobra, weźmy sobie kłaczki i wrzućmy jeszcze raz do rury. Zwisająca nogawka. I'm sure that can be used a second time. Okej. Gdybyśmy to użyli teraz ze śrubokrętem. I'm sure that can be used a second time. It should be possible to build something useful out of it. A landing net for flying platypuses? No. Actually, yes, of course! Heh, that looks just like the landing net from the picture in the field guide. It's a good thing I'm such a brilliant inventor. Otherwise, I would have had to practice trial and error forever. Okej, czyli mamy podbierak i tak naprawdę możemy wziąć ostatniego dziobaka. Ptaszarnia. Hej, jak go tutaj zwabić? Chleb. Okej. Gdybyśmy ten chleb włożyli tutaj, no może by się udało. Here, Platty Platty! Look at the yummies that Papa Rufus has! Dobra. Użyjmy teraz podbieraka. Here, Platty Platty! Ha! Got it! I tak naprawdę mamy wszystkie dziobaki, czyli nie pozostaje nic innego jak włożyć je do gniazda. Gniazdo dziobaka powietrza. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. Okej. I ostatniego dziobaka mogliśmy włożyć w małej Wenecji, tam gdzie była tawerna chyba, nie? Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. It's kind of cute. Water platypus seems to be no longer on the menu. Okej, moi kochani, udało nam się uratować wszystkie dziobaki wszystkich żywiołów. Tak więc ja się z wami żegnam i słyszymy się w kolejnym odcinku, który pojawi się już pojutrze. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Piana!